Jeżeli popatrzymy na stary system energetyczny, który w wielu miejscach niestety jeszcze tak działa, on polegał na tym, że było pewne zapotrzebowanie energetyczne i to zapotrzebowanie było zapewniane przez elektrownię. Czyli krótko mówiąc, działało to w ten sposób, że najpierw było określone zapotrzebowanie, a potem była produkcja. W tej chwili, ponieważ chcemy przejść na system bazujący na odnawialnych źródłach energii, a te mają tą tendencję, że nie mają stałej mocy, będzie działać to w drugą stronę. Będzie działać to w ten sposób, że z jednej strony mamy produkcję z odnawialnych źródeł energii, ze słońca, z wiatru i będziemy musieli dopasowywać zużycie do tego, co akurat mamy, co powoduje, że trzeba na ten temat całkiem inaczej myśleć. No i pompy ciepła akurat idealnie się tutaj wpisują w ten scenariusz. Dodatkowo to, że odnawialne źródła energii właśnie mogą produkować energię elektryczną, czyli tak jakby ten najwyższy poziom energii, można powiedzieć, no to prowadzi to do elektryfikacji całego systemu grzewczego i energetycznego. No i jeszcze raz wracają nam pompy ciepła jako w zasadzie system, dla którego nie ma alternatywy. Czyli z jednej strony ograniczenie skutków zmian klimatycznych, czyli powiedzmy ekologia, a z drugiej strony to, że po prostu mamy do dyspozycji, czy będziemy mieć do dyspozycji coś, co można bezpośrednio użyć dzięki pompom ciepła i ta cała elektryfikacja systemu grzewczego, który to nie jest nie tylko ogrzewanie, ale i mobilność, ale i produkcja, ale i też magazynowanie energii. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie jedną formę energii, w tym przypadku energii elektrycznej, jest to dużo łatwiej zorganizować i nad tym zapanować. W przypadku tego, co mówiłem wcześniej, to znaczy odejście od kopalnych źródeł energii jest po prostu niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych. No a potem w jaki sposób się to ociągnie albo w jaki sposób się spowoduje, że ludzie będą w ten, a nie w inny sposób reagować, no to jest tak jakby wtórne. To mogą być zachęty, to mogą być kary, albo wręcz jakieś zabronienie pewnych technologii, które z całą pewnością będziemy widzieć już w bliskim okresie czasu. Zresztą w wielu krajach jest to już widoczne, że już nie mówię o piecach węglowych, bo tak jakby tutaj ta specyfika Polski jest na skalę europejską czy światową dość jednostkowa, dość wyjątkowa, ale w wielu krajach Europy już kotły gazowe są bądź będą w krótkim terminie czasu zabronione właśnie ze względu na to, żeby wspierać systemy, które są proekologiczne. W Niemczech widzimy na przykład coś takiego. To jest akurat rynek, na którym ja się dobrze obracam, w związku z tym wiem doskonale, jak to wygląda, że koszt transformacji energetycznej powoli zaczyna być nakładany też na odbiorców technologii, które są no, niechciane, czyli na przykład kilowatogodzina z gazu, ona będzie coraz droższa, bo jest po prostu dodatek za emisję dwutlenku węgla i jest to już rozpisane w czasie, wiadomo, do określonej daty, jak ta cena będzie rosła. Dalej będzie prawdopodobnie z tej perspektywy patrząc jeszcze gorzej, to znaczy cena gazu, krótko mówiąc, będzie wzrastała, dlatego że będzie wzrastał dodatkowy podatek czy obciążenie za emisję dwutlenku węgla. No a z kolei, jeżeli chodzi o koszty energii elektrycznej, no tak, po pierwsze, odbiorcy indywidualni trochę mogą nią sterować przez zastosowanie na przykład fotowoltaiki. No i to jest coś, co nas troszkę uniezależnia i w zależności od tego, jak ten system będzie zbudowany, no to możemy mniej lub bardziej właśnie się uzależnić nie tylko od dostawcy, ale też od ceny. Po pierwsze. Po drugie, widać na przykładzie innych krajów, że tą ceną energii elektrycznej może naprawdę od strony państwa bardzo sterować. Przykład dobry w Holandii, gdzie nagle cena spadła, można powiedzieć, drastycznie i w tej chwili to jest mniej niż średnia europejska, dlatego że produkcja prądu jako taka kosztuje dużo mniej niż to, co muszą płacić odbiorcy indywidualni na końcu. W Niemczech dla przykładu ja sam muszę zapłacić 30 centów z grubsza za kilowatogodzinę z gniazdka, a produkcja tego prądu kosztuje średnio jakieś 3 centy. W związku z tym to
10-15%.